Hej wszystkim, z tej strony Kacji i witam was w kolejnym odcinku World of Final Fantasy. Jesteśmy w podobnej świątyni, a ja nie włączyłam mikrofonu przed chwilą, dlatego witam się z wami w tym momencie. Dopiero. Otworzyłam skrzynię. Ale nic poza tym praktycznie nie zrobiłam, więc wracamy do podwodnej świątyni, którą sobie tutaj zwiedzamy w poszukiwaniu naszego klucza i Quacho Queen. I do walki z pingwinami od razu. Nie będziemy się ograniczać. Myślałam, że od razu nam tutaj ten pingwin padnie. I ten jeden smutny tak został. Ale zbliżamy się powoli do końca tego dungeonu. Widziałam Merkrift, widziałam save'a. To jest też dobry znak. Więc do czegoś się zbliżamy na pewno. I myślałam, że to jest też macka, a to grzyb jakiś. This place is really starting to get to me. You ever wonder why the ocean is salty? The rain that fills up the ocean isn't salty. Well, there's a reason for it. Whoa, that's nice. How about you tell me about it another time? Okay. Było ciekawe. Jasne. Dobrze, że gra się zaktualizowała. Naprawdę świetnie. Przejdziemy jeszcze na drugą stronę, bo tam były tak samo budynki, więc pewnie też coś tam jest. Lekin Kamo! Bawi mnie to dużo za bardzo. Ale no cóż. Pedro Twister. Świetnie. Co tu mamy licz? A spróbujmy go zatruć. O, świetnie. Weszło. Ach, no tak, nie mamy już podkokrzonego leczenia refi. Leczymy się teraz sobie. Zobaczmy sobie to. My nie widzieliśmy jeszcze tej animacji. A rzucamy naszym wampirem. Dobra, to przejdziemy sobie na drugą stronę i zobaczymy, co mamy tam. Tu mamy muszlę i gra zaznaczyłem jako wyjście, więc no. Tu mamy ten numer, walkę. Tak, tu mamy walkę. To znowu pingwiny. To jest takie jednak mimo wszystko nużące, bo te walki są dosyć często. I to walczenie z tymi, nie wiem, dwoma, trzema typami wrogów, to jest po prostu męczące. Tym bardziej, że te walki nie dają mi prawie w ogóle expa aktualnie. I to jest takie po prostu bez sensu totalnie. Nie wiem, idę, co chwilę przerywa mi walka. I dosłownie waham się, czy iść po te skrzynki, bo będę miała zaskoczoną walkę. No dobra, expa coś tam dają, jak jest, nie wiem, więcej wrogów i tak dalej. Przynajmniej tyle, ale też bez szału. Ten Merkli się w ogóle obrócił w naszą stronę. 45. I tam mamy save'a. Dobra, to tak. Ty tu zostajesz, panie kwadrat, sześcian. My najpierw sprawdzimy, czy tutaj nie ma jeszcze żadnych skrzynek, bo mimo wszystko chcemy tych skrzynek. I ogólnie są potem Mirage Jewel'e na mniejszą ilość walk, ale... Dobrze, poszliśmy, bo że źle gimi golema. Ale ja się dostaję chyba później, bo ja mam teraz na więcej potworów, a ja nie chcę więcej, halo. Ja chcę mniej potworów. Mogę uśpić, ale co mi to da? Okej.
I zaraz, bo ja mam jeszcze przecież wiatr i lutr, który nic mi nie daje. Nieważne. Nic nie mówiłam. No właśnie, nie wiem, i te walki, no jakby nie są jakimś super wyzwaniem. Zbijają mi jednocześnie życie i muszę używać tego HP, ale mam jedną technikę walić jedną. Nie wiem. Wybaczcie moje narzekanie. Powinniście być zresztą przyzwyczajeni, oglądacie Drakeja, więc w sumie... Ale dobra, mamy przedmiot do Gimi Golema. To sprawdźmy sobie już ten ostatni jeszcze. Nic tu nie ma. Kacji żyjąc zapada time. Dobra. O, dobra, teraz będę rzucić pada. Chciałam powiedzieć, że nie i że żartowałam, a w tym momencie będę rzucić tego pada jednak. Gdzie są moje kontry w ogóle? Ren, gdzie są twoje kolce kontrujące? Mogłabyś się chociaż trochę postarać. Good job. Teraz pójdziemy sobie tak do save'a, a potem pójdziemy sobie chyba do tego Mercryftu. Tak sobie myślę. Zmienimy sobie lana na mniejszego. Z powrotem. Bo aktualnie nasz wampir jest najsłabszym ogniwem. Więc sobie zmienimy drużynę. Może zaekwipujemy... Nie, dobra, to zostawmy już medal, już nie będę kupować tych jeweli czempionów. Ale to zmienimy ekipę wtedy. Naprawdę, Lan. Ja cię proszę, ja tu przeżywam załamanie. Okej. Okay. Never mind. Weźmiemy może sobie jakiegoś stwora do jeżdżenia. Mam wrażenie, że wtedy są może minimalnie rzadsze te walki, bo jednak postać się trochę szybciej porusza. Ale to może być równie dobrze moje wyobrażenie w żalu. Dobra, golem jest Rito. Dobrze, ładny kwadrat. Save. Walka najpierw. O tym właśnie mówiłam. I widzimy ten sam zestaw, tak kurde, trzeci raz z rzędu. Wybaczcie krótką przerwę. Tak, do save'a. Weźmiemy sobie stwory. Wywalimy rybę. Taki z nią. Na czym możemy jeździć? Na przykład na tym behemocie możemy.
Flanie możemy. Myślę, że jazda na flanie to najlepsze, co może nas spotkać w życiu. Gdzie jest ten flan? O, tu. Złoto. Mogłabym wziąć po prostu behemota, ale... Ale nie. To jest zbyt piękne. Tak, to właśnie widzę, musicie mi wybaczyć. Dude, it's on. Let's make this good. Dobra. Powiedzmy, że mam dzięki temu nową siłę na walkę. Nie mam jednak. Mogą w sumie zabrać. Świetnie. Teraz nie będziemy swojej tury i po cholerę jego zaturują. Wziął i umarł. Victory! Dobrze. To teraz jeszcze... dobra. Standardowe... nie. Pytanie... Czy mogę coś rozdać moim stworom? W sensie jakieś skiny. A tu czekamy, aż poznamy resztę tych ścieżek rozwoju. Może u smoka? Magia, a ten duży coś jeszcze ma? Krytyk, akurasji, magia plus plus, ale lepsze to nie szans. I skrzynka jeszcze. Tu nie. Okej. No dobra, Alan, dobra, już nie będę ściągać tej libry, whatever. Chciałam powiedzieć, że jestem gotowa, ale musiałabym was wtedy okłamać, bo ja nigdy nie wiem, czego się możemy spodziewać w tych Merkliftach. No ale cóż, jestem na tyle gotowa, na ile mogę być. Może tak. To ujmę się, to będzie rekin. Usłyszycie, za chwilę życie pada. O Jezu, co to jest? Ale epiccy magowie! Lululu! Mind Flayer i Squid Draken. Reflect Magic Bag. O kurczaczek. Może być ciężka. W sumie trzeba by było pewnie któregoś z nich złapać. Żeby później mieć... Jak je zrobić chociażby? Aha, w sumie... No i w sumie tak napierdalają tymi skillami, że... To bym tylko miała coś, co narzuca... Dobra, mam 9 nawet, więc... A, Rey, niech spróbuję po prostu któregoś z nich zabić, bo jakby... O mój Boże, dobra, ten ma na ogień. Nie będę walić obszarówkami w takim razie. Uuu, przeżył to! Okej. To zabawne. Nie powiem, bawi mnie to. Bardzo. Alan nie może, bo jest pośledzony. Co to będzie? Oblivion? Ja nie chcę inflict, ja chcę to zdjąć z siebie. O!
powinno strzelać. Ok. Aplikacja Noises. Nie ma tutaj niestety poziomów tego, więc nie wiem, który dostał na przykład dwa razy. A te pierwsze i drugi wyglądają mega podobnie. Dobra, nieważne, mamy go. Spróbuję złapać jeszcze tego białego, który się świeci, bo jakby czemu nie w sumie. Pewnie. Jedna rodzina, ale jednak dwa różne stwory. I jakby będziemy tutaj teraz, bo Bolan już ma narzucony ten riflek. Teraz możemy walnąć po prostu obszarówką. Nawet nie wiem, co się dzieje tak bardzo. Dobra, dwóch padło, został jeden. Rain może walnąć sama siebie, ale nie trafia, bez oślepiona. A więc spoko. Okej, dobra, nie było źle. Uważam to za sukces w sumie. Nikt nie zginął, złapaliśmy dwa stwory i wygraliśmy. Jakby 10 na 10 zdaję sobie. Dobra. To pierwszy on. Mind Flayer. Aha, czyli to jest czarodziej z głową ośmiornicy. Albo ośmiornica z ciałem czarodzieja. Anyway. W ogóle jego peleryna to jakby jego ciało, więc to jest trochę dziwne. Okej, czyli dochodzimy do tego, że to przerażające. Jest epicki. I widzę, że ma całkiem dużo w ogóle rozwoju. To ciekawe. Śmieszna z niego śmiernica. Ten ma mniej. Part Squid, part Mage. Świetnie. Czyli tutaj co do tego się zgadzamy. Aha, ten używa białej magii. O mój Boże, ej, to chyba pierwszy stwór, który używa białej magii. I w ogóle potem mamy, że nie jest powiązany z żadnym pradawnym bogiem i czemu ludzie to cały czas mówią. Piękne nawiązanie do Cthulhu. No okej. Jasne, akceptuję to. Jestem całkiem zadowolona. Po co ja to trzymam? Plana wzięłam, bo na nim jeżdżę. To zebrałam. Bo byłam ciekawa, w coś to zmieni. Okej. Czyli tak, tutaj mamy. Więc zmienia się w coś sporego. A chilluję. Jasne. Aha, i nie wiem w co. Okej. Nie wiadomo, zmienia się w tą białą. Ten też chilluje, ma sleep, ma banish, ma ten mind blast i water. I też nie wiem w co, no dobra, no to będziemy pewnie nosić po prostu tylko tego białego, bo potem mogę go tam zmienić. A w razie czego będzie biała magia, niż bym go zamierzała zaekwipować, ale no. Płynimy do save'a i ku dalszej przygodzie, bo mam wrażenie, że jest ze mną coraz gorzej. Alrighty. Jak nie zmieniłam Lana. Powiększymy sobie Lana z powrotem. Złaś.
To jest akurat wygodne, że można mieć zapisane to osobno i tak płynnie przełączać się między walkami. To jest akurat bardzo spoko, to bardzo doceniam. Dobra, to pomarańczowe niech spada. No dobra, dwa miejsca mogą być. Zasejwujemy sobie ponownie. Jak się nazywa ta lokacja? Sunken Temple Quacheon. W sensie taki Parteon, ale Quacho? Do tego zmierzamy? Okej. Quacheon, jasne. O mój Boże. Przygotujcie popcorn. Egads! Foul Tonberries! First they go and steal our precious key. Now they have the utter gall to summon a king. What fiends! They must be desperate to take this realm away from me. Hey, who goes there? Huh? Oh? Not just a human, but a lady giant? How very unusual. Come now. Lady giant simply must tell me the latest land news. Serain, what's going on? Huh? Is she the queen we're... No! Stay away! I despise men! Huh? Stupid man thing! To jest najpiękniejszy dramat tej gry chyba. Maybe it's not men she hates. Maybe it's just Lauren. Me? What I do? Quacho Queen. If you don't want to punish Lauren, you can have him. Wait, you're giving me away? Jakby ja ją kocham. Jest, po pierwsze jest urocza, po drugie zamiast rączek ma takie rękawiczki z jednym palcem. W sensie to jest mojej dłonie, ale nieistotne. Po trzecie jest super urocza. Po czwarte ma spoko ubranie, po piąte jest super urocza i robi piękną dramę, po prostu wyżyny robienia dramy. Ale tak. Oczywiście będziemy mogli ją potem mieć na własność. Możemy bić ogniem. Chociaż? Leczysz się. Jej pingwiny by go nie umarły. W ogóle... Ach, nie mogę już na nią jechać. No nic. Okej, nie ważne. To było łatwiejsze niż połowa rekinów w Kamo. Płaczesz pod wodą. Why do they find such sport in picking on me? I mamy łzę. Rubin, w sensie dla Shantotto. Yeesh, I feel like I just, I don't know, wrecked a 3-year-old's birthday party. Well, cheer up. At least now we can go home whenever we want to. But we need to track down that key. Otherwise, why did we come to here? That's true. But we know where it is. Remember, the queen said that the Tonberry stole the key. Aha! So nie wiem, czy Lanta słyszał. Temple, somewhere. Seems that way. Czy Tonberry ukradły klucz królowej? Bo chcemy ją obalić z tronu najprawdopodobniej. Albo są po prostu bredne. O Jezu, nie umiem biegać. Jest
zrobimy sobie kolejnego save'a, bo ja nie ufam tej grze, ani tym bardziej sobie. Plup. I obstawiam, że teraz możemy iść tam do tej muszli. Skoro nie mam żadnego wskaźnika. O! Is that the queen? To jest dramat. Totalny. Oh, cool. That thing just opened. Do you think she's going after those tonberries she mentioned? Och, przerwałam dialog. Myślałam, że będę musiała jeszcze jakoś kliknąć, żeby wskoczyć. O, dobra. Jesteśmy w środku czegoś. I'm getting dizzy. I lost all the sense of direction. No, you haven't. Come on. Hey, sis. Hey, what? I don't think I'm moving forward anymore. Nie, no spoko, mapa mówi, że tak. Of course you're not moving forward. You're moving straight down. I knew it. Help me, sis. This place is starting to look less and less like a temple. Is it still a manse? Maybe we've the fallen into a man's hole. Yes, that must be it. Tego flana może nas uratować. Wygląda, jakby płynął w tym momencie. To Thornberry! I Thornberry! I Thornberry! I Thornberry! Tak. Hej! To znamy. Let of the match at once. Leon ma na to dobrego skilla chyba. Chociaż nie, teraz go nie ma. O mój Boże, nie ma skrzynki. Ja uderzam w ogóle nie tym, co chciałam. Tak. Nie mamy teraz za bardzo czym ich rozbijać. To bardzo niedobrze. Też mu punch. I to już tak naprawdę obojętnie, którego teraz złapiemy. A lot of damage albo physical attacks. No to małego powinno być łatwiej złapać, ale no. Ostatnio mi zginął chyba po prostu. Dobra. No jeden już wystarczy, już nie będę tego zwykłego łapać, bo one się łączą z jednego. Śmieszne jest. Dobra, płyniemy dalej na flanie. O, skrzynia.
O mój Boże, ile tych walk jest. O, to zwykłe ten bar. No, zginęło świetnie. O, to save. I walka. Jasne. W sensie, ja nie wiem, gra podkręciła tutaj statystykę walki razy 1000, żeby można było na pewno złapać te trombery. Tak jak mówiłam, mamy save'a i przejście dalej i obstawiam, że tam będzie walka z bossem, więc zaczniemy sobie od tego w kolejnym odcinku. A teraz ja i mój flan możemy się z wami pożegnać. Dzięki za uwagę, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!